Kibiców w Wrąby, reprezentanci trzeciej ligi pod wodzą dziennikarki Wieczoru Wrocławia Marzeny Kasperskiej na zdjęciach w białych strojach zmierzyli się z ekipą drugiej ligi prowadzoną przez Tomasza Hucała z Gazety Wrocławskiej Zielone Stroje. Co było do przewidzenia, górę wzięło lepsze doświadczenie drugoligowców, którzy wygrali zdecydowanie 61-35. Mimo wszystko emocji nie brakowało. Trener zwycięskiego zespołu, gratulacje od magazynu koszykarskiego. Jak się prowadziło taką ekipę? No, miałem bardzo dobry zespół, więc nie miałem zbyt wielu problemów z odniesieniem zwycięstwa. Z tego co wiem, za 3 miesiące będę prowadził zespół trzeciej ligi. Będzie trochę trudniej, ale obiecuję, że postaram się, żeby było jak najlepiej, żebyśmy wygrali ten mecz. A jak już jako dziennikarz oceniasz takie imprezy, jak cały wielki finał Mecz Asów i wielki finał Wrąby? Bardzo dobra impreza, no. Fajnie by było, gdyby było tutaj jeszcze trochę więcej trenerów zespołów drugoligowych, których jak wiadomo na Dolnym Śląsku nie brakuje. Może wtedy znaleźliby tu jakieś wielkie talenty. Zwycięzca konkursu rzutów za 3 punkty. Gratulacje od magazynu koszykarskiego. Powiedz, czy jakoś specjalnie przygotowywałeś się do tego konkursu? Nie, raczej nie. Po prostu zostałem zgłoszony przez to, że grałem we WRO, tam w NBA. Dostałem zaproszenie od pana Pelca. I po prostu przyjechałem. A zwykle specjalnie przygotowujesz się pod względem tego elementu, czy to po prostu taka umiejętność, która sama się wyrobiła? Znaczy umiejętność taka jest, a zawsze staram się kończyć rzut nadgarstkiem jak najbardziej i po prostu wpada. Po emocjach związanych z meczem Asów i konkursem rzutów za 3 punkty przyszła pora na wielki finał. Age Computer w białych strojach zmierzyli się z Radiem Klaksą, czarne koszulki. Gratulacje dla Edge Computer za kolejny tytuł mistrzowski. Gracie już w tej lidze bardzo długo, wiele lat. Czy to cały czas dla was jest jeszcze atrakcyjne? Oczywiście, cały czas jest dla nas atrakcyjna ta zabawa. Co wam sprawia taką przyjemność największą? Bo ciągle wygrywać to takie fajne? No ciągle nie wygrywamy. Raz jesteśmy w finale, raz nie. Czasami odpadamy. W tamtym roku odpadliśmy wcześniej. Także jest miło znowu powrócić. A gracie cały czas w tym samym składzie, czy zmieniacie zawodników? No trzon jest ten sam. Poszczególni gracze się zmieniają, ale trzon w sumie jest ten sam. Są wszyscy z dzielnicy chłopaki od nas. Poza tym na WF-ie wszyscy prawie studiują. Także już się znam dość długo.